jakoś dostojnie i poważnie, bo będę mówił o gościu, którego pracują tam setki ludzi. Kraków potrzebuje miejsc dla swoich młodych mieszkańców. Ja wiem, jak to zrobić, żeby w ciągu paru lat stanęły tutaj zrenomowane firmy i tworzyły nowe miejsca pracy. Ten jest, dobra wola jest, a ja wiem, jak to zrobić. Chciałem powiedzieć o tym panu, że znam go ponad 30 lat, a jako człowieka dla obywateli, społecznika, posła, burmistrza, to naprawdę od 20 ponad lat. Jesteś wzorem dla mnie i dzięki ci za wszystko, co zrobiłeś dla Krakowa, dla województwa i co teraz dla nas zrobisz. I chciałem jeszcze poprosić swoją żonę Jadwigę, ja ci pozwól tutaj, to na... chodź tutaj, no to bardzo. I taka skromna i drobniutka postać wytrzymuje z takim gościem, który od rana do nocy pracuje. A teraz, ponieważ jesteś przedstawicielem naszym, do naszego największego miasta i do naszej stolicy Krakowa, zapraszam cię tutaj. Odprowadź moją żonę. Wygraliśmy wybory przez komitety obywatelskie. Był problem, kto zostanie burmistrzem, ponieważ wtedy mieliśmy taką postawę odpowiedzialności za sprawy, za które się bierzemy. Padło na mnie tylko dlatego, że miałem doświadczenie menedżerskie i nigdy się nie cofałem przed wyzwaniami. Muszę powiedzieć, że ta cnota dzisiaj w Polsce do częstych nie należy. Ja z ludźmi Platformy, a powiem więcej, z ludźmi, którzy dzisiaj są w Platformie, pracuję od wielu, wielu lat. Tak jak powiedział Fedor, z tego samego wyrośliśmy ruchu, te same mamy wartości, tak samo rozumiemy i rozumieliśmy służbę Polsce. W Polsce można służyć tylko wtedy, kiedy się służy lokalnej społeczności, chyba że jest się posłem. Służy Polsce, kiedy się powiedziało, że jest się posłem. Nie trzeba wymieniać. Wiemy, że nie mamy posłów do parlamentu innego niż europejskiego. Kładzie się prezydent, który mówi, to nie ode mnie zależy, to nie do mnie należy. Prawo jest złe, ja bym lepiej rządził. Pytam go zatem tak pośrednio, za waszym pośrednictwem. No to po co się tak męczyć? Co ludzie... Są w Polsce ludzie, którym to prawo nie przeszkadza. Rozwijać ich miasta dynamicznie tak, że służą za wzór i są miejscem, gdzie z satysfakcją żyją nasi rodacy. W Krakowie może być tak samo. Podobno w Krakowie to nie prezydent odpowiada za opóźnienia realizacji inwestycji, za przedłużające się procedury. W Krakowie wszyscy mogą być winni, tylko nie obecny prezydent. W Krakowie trwa festiwal otwierania niezakończonych inwestycji. Otwiera się stadion, który wymaga jeszcze wielu, wielu milionów i miesięcy pracy. Otwiera się drogi donikąd. Otwiera się nowe inwestycje parę tygodni przed wyborami. Rzecz gdzie indziej niespotykana, bo zwykle zachowuje się ten, kto kończy kadencję tak, że mówi, jeżeli nie jestem pewien, że to dzieło będę kontynuował, to może dwa dni przed wyborami nie będę podpisywał umowy z wykonawcą. Poczekam, jeżeli jestem pewien, że wygram, to te dwa dni opóźnienia niczego nie zrobię. W Krakowie chce się poprzesądzać rzeczy i budować patrionkinowskie wioski, obracając place pod centrum kongresowe i wbijając symbolicznie łopatę. A
Pieniędzy nie ma, projektu nie ma, ale inwestycje zaliczyliśmy. Stać Kraków na to, aby był zarządzany w sposób profesjonalny, aby nie zdarzały się takie wpadki, takie sytuacje, o których mówiłem, aby Kraków był gotowy na to, że nie będzie groźby, w których 20 parę tysięcy ludzi nie wie, czy nie zostanie eksmitowanych za parę miesięcy na bruk, ponieważ żadnej rezerwy mieszkań, ani socjalnych, ani komunalnych się nie stworzyło. Kraków jest miastem, w którym jedna z ważniejszych, największych jego dzielnic, Nowa Huta, się wyludnia. Nie powstają tu miejsca pracy. Jako wojewoda byłem w stanie przekonać władze koncernu do tego, że trzeba przygotować ten wolny dzisiaj jeszcze teren, prawie 500 hektarów, pod strefę aktywności gospodarczej, w Nowej Hucie, ale i w Krakowie muszą powstawać nowe miejsca pracy. Nie może być tak, jak mówi prezydent Jacek Majchrowski: wykształciliście się w Krakowie i jedźcie tam, skąd przyjechaliście, nieście tam podobno kaganego świata, jak się wyraził. Które miasto może sobie pozwolić na to i który kraj może sobie pozwolić na to, aby kształcić młodych, zdolnych Polaków, ale nie dla swojego miasta, nie dla swojego kraju? Żaden kraj i żaden odpowiedzialny prezydent nie może sobie na to pozwolić, a jeżeli twierdzi, że to jest dobrze, to wydaje się, że jest to dostateczny powód, aby w Krakowie nastąpiła zmiana na stanowisku prezydenta. Ja się z wami w tej tezie zgadzam. Wmawia się mieszkańcom Krakowa, że żyją w najszczęśliwszym mieście na świecie. Byłem dzisiaj na największym placu targowym tego miasta. Rozmawiałem z ludźmi, jak rozmawiam z wszystkimi, którzy do mnie przychodzili i przychodzą, jak znam Kraków i znam problemy ludzi. Tyle niepokoju, tyle troski o przyszłość, ile w ludziach w Krakowie mieszka i w ich sercach się skrywa, to o tym się nie pisze w rankingach. Tego się nie podaje, szczególnie w rankingach zamawianych za pieniądze miejskie. Chcę powiedzieć, że wiem, jak stworzyć dla mieszkańców Krakowa, tych również najsłabszych, poczucie bezpieczeństwa, że nikt ich z mieszkania nie wyryguje, że nie będą pozostawieni sobie, kiedy spotka ich bieda. Ale równocześnie chcę Krakowowi powiedzieć, że ja, Stanisław Kracik, sam jestem pewną marką, bo mam pozycję wiarygodnego partnera dla biznesu. Nie zdarzyło się jeszcze, że jeżeli cokolwiek komukolwiek przyrzekłem, żebym tego nie dotrzymał. I dzisiaj nie trzeba już robić rozpoznania czy deklaracje Stanisława Kracika, trzeba weryfikować. One po prostu są pewne i każdy z inwestorów Europy i Stanów Zjednoczonych i Japonii może to poświadczyć. Chcę Krakowowi dać swoją wiarygodność i chcę powiedzieć, że Kraków stanie się miastem młodości, miastem nauki i miastem, z którego nie będą wyjeżdżać najzdolniejsi, a będą tutaj przyjeżdżać najzdolniejsi z całego świata, robić tutaj badania, robić kariery i tworzyć Kraków przyszłości. Kraków zasługuje na więcej i stać nas na więcej.